I rzekł Bóg, po dniach 10 odpoczniesz i dzieło swe podziwiać będziesz. 1 listopada nie nakręciłam shit challenge'u i nie przewróciłam mojej pryzmy kompostowej. Prawie cały dzień byłam w Warszawie. Przywiozłam meble. Pomyślałam, że to się takie kółko zatoczyło, bo równiutko 1 listopada w zeszłym roku tutaj przyjechałam. W 2019. No to jest rzeczywiście imponujące, jak wiele się zadziało. Tutaj widać dom sąsiada, którego rok temu jeszcze nawet w planach nie było. Ale widać też na przykład resztki kukurydzy wzdłuż wału. Nie było wału, nie było kukurydzy. Drzewa nie były obłożone, wyściółkowane. No rok temu też sąsiedzi nie mieli tego nerwowego psiaka. Ja mam szczerą nadzieję, że on się troszeczkę wyrobi i przestanie szczekać na wszystko i wszędzie. Ileś tych rzeczy trochę było kulą w płot. Na przykład ogromna nasza robota. Maria, dzięki. Gutek, wielkie dzięki. Nacharowaliśmy się przy tym nieźle, a oczko wodne no na razie nie jest skuteczne. Ale jak ja sobie tak zbieram do kupy to, co tutaj się zadziało, to choćby fakt tego, że dom jest orynnowany i te rynny gdzieś spuszczają wodę, to nawet jeżeli pełny zbiór tej wody jeszcze troszeczkę kuleje, to jest bardzo duży krok do przodu. No teraz na przykład uważam za rzecz normalną, że wszędzie mam różne zagony żywokostu. Pokochałam ściółkowanie. Tu były ziemniaki w wysokiej słomie, teraz są żywokosty. Z różnymi pomocnikami zmajstrowałam ileś stelaży na mauzery, czyli zbiorniki na wodę. Ogarnęłam roślinne gnojówki. O, nie ogarnęłam pauzowania. No niektóre zmiany są tak spektakularne, a już po prostu weszły w krew. Okazały się całkowitą normalnością. Ogromna robota. Opus magnum, magna, magnum, opus magnum, magnum. Dzieło ojca pod tytułem Wielgachny Inspekt. Z oknami od brata ciotecznego z Podkowy Leśnej. Tutaj już jest poplon. Ten poplon sobie bardzo ładnie zazielenia i okrywa tą, ten inspekt, żeby ziemia nie marnowała się. Ale rany boskie, jakie to było cudowne wiosną mieć tutaj pod szkłem sadzonki. Już nawet nie pamiętam, że można by nie mieć inspektu. Próby kompostowania na ciepło w takich zamykanych kompostownikach funta kłaków nie warte. Ale jako kompostowniki na dżdżownicowe takie kompostowanie, to jak najbardziej. Auć, o rany boskie. W deszczu to nie jest za łatwe, sorry. No, ta wersja, kompostownik zamykany na zimę, to dopiero zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. Tak już 4 minuty łażę i zdałam sobie sprawę, że nie jestem w stanie w kilkuminutowym filmiku tutaj wszystkiego podsumować. To jest przepiękna rzecz, ile jeden rok może zmienić. Pomyśleć, że równo rok temu z pewną taką nieśmiałością zaczynałam moje wiejskie życie. Dostałam od szury pierwszą paletę. Później po długich bojach i kombinowaniach udało mi się skombinować trociny z tartaku. Więc pierwsze moje rzeczy były ściółkowane trociną, co jest tak naprawdę lichym pomysłem, chociaż z drugiej strony jak już rośliny się przebiją przez te trociny, jakoś dadzą radę, a ta trocina ładnie nasiąknie, to potem naprawdę solidnie trzyma wilgoć. Ale porównać to z tym, co jest teraz, że mam belę słomy, mam źródło obornika. Ile rzeczy mnie się udało jakoś już tu oswoić, chyba tak bym to nazwała. No dobra, to będzie taki chwali post, chwali film, ale rany boskie, no ja jestem
mega podjarana tym, jak mi tu dobrze.